Dzień dobry Państwu, Tomasz Jankowski, Wbrew Cenzurze i witam serdecznie w niedzielnym Na Zdrowy Rozum wraz z Mateuszem Piskorskim. Dzień dobry Państwu. I zapraszam Państwa do polubiania naszego kanału tutaj, także w innych mediach społecznościowych, na X, czyli dawnym Twitterze, na Facebooku, na Telegramie, na TikToku. I chyba już wszystko wymieniłem. Wymieniłeś jednej bardzo istotnej informacji. Proszę Państwa, wapryki cenzury, tak nazywa się kanał Wbrew Cenzurze w języku rosyjskim. I polecamy również pod tym filmem profil, adres tego kanału, jego profile w mediach społecznościowych, też tych popularnych w świecie rosyjskojęzycznym. Bo nie tylko na tych, na których my jesteśmy, ale i szerzej. Ale to jeszcze nie wszystko. No i to właśnie jeszcze nie wszystko, bo też polecamy kanał w języku angielskim. Without Censorship. Do którego adres też macie Państwo w naszej społeczności. Również będziemy tutaj linkować pod filmem. I też w różnego rodzaju mediach społecznościowych Without Censorship, angielskojęzyczne, ma swoje profile. Więc wszędzie tam zapraszamy. Wszędzie. Dokładnie tak. Natomiast przechodzimy już do tematu, bo widz się teraz zapewne zastanawia, o co nam chodzi z tą historią dla dorosłych, skoro my tutaj nic takiego strasznego nie powiedzieliśmy. Otóż proszę Państwa, czasami w Na Zdrowy Rozum pozwalamy sobie zaprezentować Państwu jedną z publikacji, którą uznamy za wartą polecenia. I za taką właśnie publikację uznajemy książkę najnowszą profesora Witolda Mozelewskiego, Polska, Rosja. Historia dla dorosłych. Byliśmy też na spotkaniu promującym tę książkę. Natomiast Mateusz też się wykazał aktywnością, bo przecież pisałeś jeden z komentarzy do tej książki. Taki coś w rodzaju wstępu można by to nazwać. Może powiedz o tym troszeczkę więcej. Tam są takie, proszę Państwa, w tej książce artykuły wstępne kilku osób, rozważania luźno związane z tematyką, a właściwie z tekstami, które napisał sam profesor Mozelewski. Wśród znamienitych autorów jest m.in. redaktor Jan Engelgard, jest profesor Adam Wielomski, jest pani profesor Maria Szyszkowska, jest dr Artur Bartoszewicz, zdaje się, więc mamy naprawdę bardzo ciekawy wstęp, a po tym wstępie właśnie, po tym wstępie, proszę Państwa, kolejny już 10, zdaje się, o ile się nie mylę, sprawdźmy, żebym nie pomylił rachunku. Tak, tom 10 to jest, proszę Państwa, rozważań pana profesora Witolda Mozelewskiego na temat właśnie, na temat szeroko rozumianych relacji polsko-rosyjskich, bardzo szeroko rozumianych w ujęciu historycznym. Zwracam uwagę na to, że pan profesor jest, no cóż, ja bym powiedział, że człowiekiem o bardzo szerokich horyzontach, dlatego że z tej książki dowiadujemy się o bardzo wielu faktach historycznych, często przemilczanych w oficjalnej historiografii, często niepoprawnych politycznie i zapomnianych, o których profesor Mozelewski odważnie przypomina. A też przypomnijmy, że pan profesor Mozelewski jest nie tylko uczonym piszącym o historii, o stosunkach międzynarodowych, ale również, a może przede wszystkim, wieloletnim wykładowcą prawa, w szczególności prawa podatkowego, prezesem Instytutu Studiów Podatkowych, który wydał tą właśnie książkę, podobnie jak poprzednie tomy jego rozważań. Podajemy w linku umieszczonym pod naszym dzisiejszym programem adres Instytutu Studiów Podatkowych, gdzie książkę ową można zamówić i bardzo gorąco do tego zachęcamy. Więc poza wszystkim innym, pan profesor to były wiceminister finansów. Tak, dokładnie. I cóż, zapraszamy Państwa też do obejrzenia krótkiej relacji, takiego wyciągu z spotkania promującego książkę, na którym miałem zaszczyt być, miałem też zaszczyt zabrać głos, a chwilę później jeszcze wracamy do studia. Czy zmiany w stosunku do Rosji mogłaby na przykład zmienić partia lewicowa w Polsce, ale niestety partii lewicowej nie mamy. Nie mamy partii lewicowej, mimo że są partia, która tak się nazywa, ponieważ jednym z warunków lewicowości jest krytyka własności prywatnej. Natomiast partie lewicowe w Polsce aprobują neokapitalizm. Mamy wprawdzie Polską Partię Socjalistyczną, która mogłaby teoretycznie zmienić stosunek
do Rosji na stosunek właściwy, ale niestety na czele partii stanął szef tej partii, który jest w gruncie rzeczy konformistą i partia stała się partią bezideową. Czyli innymi słowy, lewicy w Polsce w mojej ocenie nie ma. Zastanawiałam się też nad tym, co się stało z dawnymi, niezmiernie licznymi działaczami TPPR, Towarzystwa Przyjaciół Polsko Radzieckie. Otóż to towarzystwo miało ogromnie wielu licznych członków w czasie Polski Ludowej. Byli to wtedy, w moim odczuciu, osoby niezmiernie szczerze zaangażowane w przyjaźń z Rosją, znaczy ze Związkiem Radzieckim. I gdyby oni dzisiaj, bo przecież znaczna część ich żyje, gdyby oni dzisiaj byli odważni, by nie byli koniunkturalni, to byliby w stanie zmienić stosunek do Rosji. Niestety tak się nie dzieje. I tutaj dodam na pocieszenie, ale to jest małe pocieszenie, że jeżeli zastanowimy się nad dziejami ludzkości, to racja z reguły należała do mniejszości, bądź wręcz do pojedynczych jednostek. A więc my, pragnący ułożenia prawidłowych kontaktów z Rosją, mamy rację, ale niestety, nazwijmy to, w państwach demokratycznych, pseudodemokratycznych, zresztą demokratycznych również, niestety decyduje o wszystkim większość. Zgadzam się wszystkim z jedną rzeczą. To znaczy, w Polsce nie ma lewicy. Ja jako człowiek prawicy stwierdzam, że w Polsce lewicy żadnej nie ma. W Polsce jest tylko mniej lub bardziej radykalny neoliberalizm, na lewicy charakteryzujący się publicznie wyrażonym obrzydzeniem do neoliberalizmu i realizowaniem de facto tej samej polityki. Także myślę, że tutaj mamy konsensus. Tak, konsensus mamy całkowicie. Polska lewica nie istnieje. Polska lewica zajmuje się wyłącznie kwestiami światopoglądowymi po to, żeby nie zajmować się czymś takim, co ja jeszcze pamiętam z książek z mojej młodości, nazywano za Marksem lewicą społeczną. Tak, w Polsce lewicy społecznej absolutnie nie ma, jeśli jest, to są to grupy marginalne i niestety. W każdym razie w związku z tematem, który nas tutaj interesuje i dla którego się zebraliśmy, myślę, że warto byłoby zwrócić uwagę na okoliczność, którą ja poruszyłem i której poświęciłem swój tekst tutaj w książce pana profesora, a który w moim przekonaniu w ogóle nie wybrzmiewa publicznie w Polsce. To znaczy problem, który jest, który wszyscy zauważyli, przez dwa dni o nim było, po czym to temat zniknął. A mianowicie nie tyle może relacji z polsko-rosyjskich, bo ja myślę, że ten temat w tej chwili to już jest do tego stopnia zakazany, że strach w ogóle o nim mówić. W najlepszym przypadku można spotkać się z nagonką prasową, w najgorszym trafić do prokuratora, prawda, tam za wojny napastnicze czy za cokolwiek innego. Ale warto by w takiej sytuacji się zastanowić nad kwestią, która nam uciekła, która ja się spodziewałem osobiście, że będzie jednym z wiodących głównych tematów kampanii wyborczej, a mianowicie porażki polskiej polityki wschodniej na odcinku ukraińskim. Tak się akurat składa, że wielka miłość polityków Prawa i Sprawiedliwości, czyli Wołodymyr Żelecki, przed samymi wyborami w Polsce wykonał kilka, przynajmniej mówię o problemach tam ze zbożem, prawda, bo one mają pewne podteksty autentycznych jakby no, sporów ekonomicznych i różnic interesów, ale wykonał również bardzo charakterystyczny gest, popierając publicznie członkostwo Niemiec w Radzie Bezpieczeństwa, stałego członka w Radzie Bezpieczeństwa ONZ. Co zostało w Warszawie słusznie odebrane jako swojego rodzaju nóż w plecy dla polskiej polityki skierowanej przeciwko federalizacji Unii Europejskiej, rozumianej de facto jako taki niemiecki projekt imperialny. I od tego czasu zaczęła się rzeczywiście cała seria sporów polsko-ukraińskich. I powiem szczerze, ja się spodziewałem, że kwestia ta w kampanii wyborczej zostanie poruszona. Dlaczego? Dlatego, że specjaliści tutaj różnie wyliczają kwotę,
jaką Polska wydała na pomoc Ukrainie. To jest kwota od kilkudziesięciu, aż niektórzy mówią o 100 miliardach złotych. Ta kwota prawdopodobnie różni się z tego względu, które elementy traktujemy jako pomoc, dlatego że traktujemy stąd bezpośrednie pieniądze, czy to broń, czy też pieniądze przekazane Ukrainie i mi doliczają do tego pomoc, prawda, dla ukraińskich uchodźców w Polsce, więc dlatego ta kwota w zależności od metody będzie się różniła. I zanotowaliśmy totalną klapę polskiej polityki zagranicznej wschodniej dotyczącą Ukrainy. I prawdę mówiąc, w momencie, w którym to się stało, właściwie już na początku kampanii wyborczej, wydawało się, że kwestia ta powinna stać się jednym z kluczowych elementów, szczególnie ze strony opozycji. Bo zauważcie Państwo, co się stało. Polska poniosła spektakularną porażkę dyplomatyczną. Polska polityka wschodnia w stosunku do Ukrainy, jako naszego strategicznego sojusznika przeciwko Rosji i Niemcom, równocześnie się załamała, czyli cała ta wizja Trójmorza. Ja prawdę mówiąc, spodziewałem się, że wtedy minister Rau, którego prywatnie znam, wystąpi w telewizji i powie, że no, realizowałem politykę, którą realizowało państwo polskie od iluś tam lat, prawda? No ale no, ktoś musi wziąć polityczną odpowiedzialność za klęskę. No, wypadałoby, żeby minister spraw zagranicznych wziął odpowiedzialność polityczną za klęskę. Włączam telewizor, nie ma ministra. Włączam wszystkie portale informacyjne, nie ma nic o ministra, ministrze Rau. Tak minęło za 2-3 dni, widzę takie małe oświadczenie gdzieś tam w mediach, że minister Rau kompletnie nie poczuwa się do odpowiedzialności. To, że minister, który jest można powiedzieć, przyspawany do swojego stołka, nie poczuwa się do odpowiedzialności, to jeszcze widziałem. Ale opozycji, która nic na ten temat nie mówi i nie żąda jego dymisji, jego głowy, jako odpowiedzialnego za tą porażkę polityczną, jeszcze nie widział. Ja powiem szczerze, patrzę na politykę ukraińską, polityków ukraińskich, dyplomatów ukraińskich, mało doświadczonych w naturalny sposób, bo nie mających czasu na zdobycie doświadczeń. Słuchajcie Państwo, to naprawdę jest polityka zagraniczna na zdecydowanie wyższym poziomie racjonalności politycznej niż polityka polska. Ale sama rozgrywka geopolityczna. Weźmiemy od Polski broń, weźmiemy pieniądze, weźmiemy pomoc gospodarczą, a potem, jak zasoby polskie się skończy, poprzemy w sporze Warszawy z Berlinem. Berlin, gramy poprzez Berlin na wejście do Unii Europejskiej, na wspólną politykę zagraniczną i wspólną armię. I wtedy na granicy, gdzieś tam przy Mariupolu czy pod Donieckiem, nie będą już stały wojska Republiki Ukraińskiej. Będą stały wojska federalnej Unii Europejskiej. Majsterze, ja mówię, nie mam do nich o to pretensji. Mam pretensje o to, że polska polityka zagraniczna, mająca dłuższe tradycje, mająca podobno jakąś szkołę swoją własną, prawda, i tak dalej, dała się obrać jak, przepraszam, to powiem, takie malutkie szczeniaczki. Dziękuję bardzo. Czy gdzieś w tym wszystkim jest miejsce dla Polski? No tak jak, no, jak to było już powiedziane, no, no w polityce dla dorosłych jesteśmy kiepscy, prawda? No słabi jesteśmy, prawda? Jesteśmy słabi, prawda? Słabi jesteśmy w takich, nazwijmy to, ja nie chcę używać tego słowa, bo to nie do końca wiadomo, co to znaczy, realistyczna analiza. Pan sam na tego użył tego określenia, ale ja wiem, o co chodzi, prawda? Natomiast powiem, co ja przez to rozumiem. Rozumiem przez to, że jeżeli nie dostrzeżemy naszego egoizmu i nie powiemy, że jest naszym jedynym psim obowiązkiem, który nam za złośliwość i taką obrazowość, realizować własne interesy, no to w zasadzie nie bierzmy się do literatury, prawda? Nie bierzmy się do tego, co byśmy chcieli nawet prognozować. Ja już nie mówię konstruować, tylko prognozować. Ten realizm w tym znaczeniu, czyli realizm egoizmu, tak naprawdę egoizmu, prawda? Tego egoizmu, który tylko przysługuje nam, prawda? Nikt nie będzie odmyślał, w ogóle dostrzegał naszych interesów, w ogóle one są nieistotne, one mogą być istotne dla nas i my możemy innych przekonać, że nasze interesy są istotne, prawda?
Jeżeli my nie będziemy kierować się własnymi interesami, a najpierw trzeba je zdefiniować, bo to trzeba zacząć od tego, żeby wiedzieć, co jest tym naszym interesem. A my musimy tylko tym wszystkim okopać się we własnych sprawach, prawda? I własnych interesach, bo możemy przegrać między innymi politykę ukraińską, przegraliśmy. Może dobrze, panie profesorze. Dobrze, dobrze. Zrozumiałeś. Zwycięstwo Ukrainy nie przewiduje. Z tej przyczyny tego kraju nie stać. Finansowych, zasobów ludzkich i tak dalej, potencjału gospodarczego na przeciwstawienie się Rosji. Zresztą posłużę się cytatem z ukraiński premier powiedział, że Ukraina w tym roku i w przyszłym potrzebuje 42 miliardy wsparcia budżetowego. Nawet Stany, co prawda są w stanie tyle dać, ale nie są skłonne Europy. Więc w związku z czym to będzie to tak wyglądało. Poza tym pamiętajmy, że jednak rośnie coś w rodzaju takiego społecznego, nie powiem sprzeciwu, no ale takiego zastanowienia się, czy ta wojna nas za dużo nie kosztuje. I teraz w tym miejscu Polska. Otóż Polska powinna być przygotowana. Powtórzę, powinna, chociaż wiem, że nie. Na każdy warunek. To znaczy, wejście tej wojny w fazę długotrwałą, która będzie kosztowała. Zakończenie jej w okolicach wyborów prezydenckich w Stanach. Ale również taki, że wojska rosyjskie staną na zachodzie. Polska nie może być w awangardzie antyrosyjskiej, amerykańskiej polityki. Ale czy to ma oznaczać, że ma być pierwszą, która będzie głosiła quasi normalizację wzajemnych stosunków? Nawet gdyby to było w interesie Polski, to jest to dziś nierealne. Dlaczego? Bo niestety prawie cała polska elita jest antyrosyjska. Bardzo mocno. I ciężko jej będzie nawiązać kontakty z elitą rosyjską, która też jest antypolska. Dzisiaj jest to ta wzajemna niechęć jest ogólna. I nawet jeżeli jest to konsekwencja dzisiejszej sytuacji, albo tego, co jest w ostatnich latach, to ja generalnie nie przewiduję zmian jakichś, które powodują, że relacje polsko-rosyjskie, one mogą się uwidocznić. Czy tutaj odblokować wzajemne relacje w nauce, czy to jest najprościej, najłatwiej. To na dobrą sprawę jedną decyzję będziemy musieli. Pewnie zauważymy jakieś wzmożenie w kontaktach gospodarczych. Ale nie mi świadomość, że dziś, kiedy gospodarka Rosji staje się coraz bardziej, czy gospodarka coraz bardziej zacieśnia między Chinami i innymi państwami, Polska staje się coraz mniej znaczącym dla Rosji partnerem. Ale jeszcze nie tak dawno było w Europie. I warto o tym. Mimo wszystko uważam, że potrzebna jest analiza korzyści i zagrożeń wynikających z ewentualnego wznowienia kontaktów polsko-rosyjskich. Mało tego, może nie ściętej głowy, ale myślę, że pewnego rodzaju takim sygnałem, że coś się zmieni, powinno być odblokowanie przygranicznego ruchu dla mieszkańców obwodu kaliningradzkiego, przepraszam, królewieckiego, jak nakazuje nasza władza. Chociaż ta władza jakoś nie protestuje, że Niemcy mówią Breslau, nie wrócą. To wznowienie ruchu przygranicznego
byłoby sygnałem, że jakieś zaufanie do Rosjan mamy. Przyznam, że nie bardzo w to wierzę, ale warto o tym rozmawiać i o tym. Mogę się założyć, że pierwszymi europejskimi państwami, które nawiążą bliższą współpracę z Rosją, będą Niemcy, Francja. A my powinniśmy być razem z nim. Ale my przecież po pierwsze prowadzimy wojnę z Niemcami. Francuzów jeszcze nie nauczyliśmy jeździć. I w związku z tym zostaniemy z ręką niepojęcie, jak w ostatnich latach bywało, chociażby po rozpadzie Niemców Radzieckich. Przede wszystkim chciałem dosłownie w kilku zdaniach przeprosić przede wszystkim w imieniu doktora Mateusza Piskorskiego, że nie może być dzisiaj obecny. I witam się oczywiście w imieniu kanału Prezydencji, który jak rozumiem będzie jedynym kanałem, na którym zostanie opublikowane dzisiejsze nasze spotkanie. Chodzi mi oczywiście o relację filmową. To tak a propos tego pomocowego przekazu, bo myślę, że trochę tak w tych dyskusjach krążymy wokół tego, a to jest właśnie kluczem. Zadajmy sobie pytanie, skąd ta rusofobia w polskim społeczeństwie, ale przecież ona jest generowana, to jest wtórne wobec tego, z jakim przekazem mamy do czynienia. Dlatego taka książka, jeżeli powstaje, jest wartością samą w sobie. Chociaż wiadomo, że przeczytają ludzie inteligentni, czyli najmniej większość, ale no, to już gdzieś otwiera to okno obertowe, gdzieś już przesuwa ten środek debaty. Pewnie jeszcze półtora roku temu, gdybyśmy się spotkali i chcieli tutaj o tym rozmawiać, to jakoby przyszła policja, chyba że jest z Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, nie wiem, jakby nie poznaje po twarzach. A przypomina mi się taka anegdota z czasów Komunistycznej Partii Polskiej, jak na zebraniu KPP ktoś cytował wiersz Broniewskiego o konfidentach i wtedy konfidenci wstali i protestowali bardzo mocno przeciwko obrażaniu urzędników państwowych. Ale rozumiem, że to nie będzie winna. No. Ostatnia rzecz, którą jeszcze sobie chcę powiedzieć od naszej dyskusji, bo szczerze mówiąc, pojęcie polskiej polityki wschodniej, jakby z samej semantyki, ono jest już optymistyczne i chyba nadal optymistyczne. Proszę Państwa, my żyjemy w kraju, w którym nasz stosunek do Rosji został po pierwsze wygenerowany poprzez przyjęcie konkretnego modelu partnerstwa wschodniego Unii Europejskiej, czyli jakby nikt nie wziął pod uwagę naszego interesu, a przypominam, że wykluczono z tego partnerstwa Rosję, a więc od razu polityka Unii Europejskiej skierowana na wschód była konfliktogenna, jakby z zasady. Dziwię się, że Rosjanie tego nie rozumieli od samego początku. No, niekoniecznie. No ale dobra, to jest, my jesteśmy Polakami, interesujemy się Polską. Natomiast, proszę Państwa, my żyjemy w kraju, w którym wystarczy telefon z ambasady Stanów Zjednoczonych do kancelarii Sejmu, żeby wycofać spod obrad projekt ustawy. Więc naprawdę trudno jest mówić tutaj o jakiejkolwiek polskiej polityce zagranicznej. Znaczy, ja nie wiem, skąd się to bierze, to pewnie wymaga jakiejś szerszej analizy, może będzie jakaś kolejna publikacja na ten temat. Oby tak było. Natomiast jeszcze raz ogromne też podziękowania dla pana profesora i dla wszystkich, którzy się przyczyniają do powstanie takich publikacji, że w ogóle one jeszcze w polskim języku i w polskim obiegu publicznym mogą funkcjonować. Tutaj jeszcze trzeba dodać, że książka, dlaczego dla dorosłych? No dlatego, że ona dotyczy już lat 22-23. Czyli tych lat, kiedy w ogóle debata o Rosji w Polsce się zakończyła. Ona już wcześniej była trudna, ale zakończyła się w tym sensie, że no albo się uznawało, że Rosja to jest nasz wróg, że musimy się szykować na wojnę z Rosją, albo było się wykluczonym z tej debaty. I to ma też bardzo ważne, w moim przekonaniu, znaczenie, że powstanie takiej publikacji, no może jest jakąś taką jaskółką nadziei, że coś się zmieni, przynajmniej w tej narracji, że będziemy po prostu mogli o tym rozmawiać. Proszę Państwa, ja uważam, że dla mnie najbardziej interesującym wątkiem w tej pracy, nie wiem jak dla Ciebie, jest odniesienie się do kwestii gospodarczych, w których bez wątpienia pan profesor Modzelewski jest ogromnym autorytetem. Zresztą wypowiada się na temat akurat tych spraw. Pozwalają mu w mediach, nawet głównonurtowych. Nie mówi tam, bo pewnie tego by nie wyemitowano, o problematyce, którą porusza w tej książce. Ale, proszę Państwa, pan profesor dość konsekwentnie od momentu rozpoczęcia tego konfliktu mówi w sposób bardzo wyraźny to, co my również staramy się Państwu przekazać. Że konflikt ten w istocie, tocząca się obecnie na terytorium Ukrainy wojna,
jest wojną godzącą przede wszystkim w Europę, tak, w nasz kontynent, w Polskę również, przecież znajdujemy się w tej Europie. I o tym właściwie się zapomina. Mówi się o ofiarach, no słusznie, trzeba mówić o ofiarach ukraińskich, tego, co się tam dzieje, tej tragedii. Mówi się ogólnikowo o kryzysie gospodarczym, liczy się na to, że Rosja wskutek sankcji gospodarczo upadnie. Tymczasem profesor dowodzi czarno na białym. To jest uderzenie gospodarcze, ekonomiczne, finansowe, co za tym idzie również społeczne w nasz kontynent. I co jeszcze ważne, bo oczywiście polecamy Państwu nabycie książki i przeczytanie jej, to też nie jest tak, że ona jest pisana z jakiejś pozycji rusofilskiej. Nie, ona jest pisana z pozycji realistycznej. Tam tutaj krytyki wobec polityki rosyjskiej jest wcale niemało. Więc to też jakby warto się zapoznać. Nie znaczy, że się trzeba ze wszystkim zgadzać, bo my też nie zachęcamy do tego, żeby tempo potakiwać za wszystkim, tylko raczej do tego, byście Państwo zapoznawali się z jakimiś źródłami i po prostu na ich temat myśleli. To jest taka umiejętność, która trochę zanika. Mam nadzieję, że wkrótce będziemy mieli okazję przeprowadzić rozmowę z znakomitym autorem tej książki, profesorem Witoldem Modzelewskim. Natomiast ja już dziś chyba, nawet nie doczekawszy się owej rozmowy, stwierdzić mogę, znając od ładnych paru lat pana profesora, że jest to jeden z bardzo nielicznych, niezależnych polskich intelektualistów. Tak, proszę Państwa, intelektualistów w tradycyjnym tego słowa znaczeniu. Bardzo ważnym głosem jest, nie tylko w sprawach gospodarczych, prawa podatkowego, w których się specjalizował, ale też w tej materii, o której dzisiaj Państwu mówimy. No ale skoro Mateusz już spalił temat, to tak, proszę Państwa, pojutrze gościem na Zrozumieć, Wyprzedzieć będzie profesor Witold Modzelewski. A jeśli chodzi o dzisiejsze Na Zdrowy Rozum, to już wszystko. Zapraszam Państwa serdecznie do kolejnych nagrań na Wbrew Cenzurze, nie tylko do tego wywiadu. Żegnają się Mateusz Piskorski. Dziękuję i do zobaczenia. I Tomasz Jankowski. Do zobaczenia.